Cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D. Dzisiaj opowiem Wam słów kilka o scyzoryku, którego nigdy w życiu nikt z Was, ani nawet ja, nie spodziewałbym się u siebie w kolekcji. Jest to scyzoryk Wenger Golfer. A czemu bym się go nie spodziewał? Ponieważ nigdy w życiu w golfa nie grałem, a z golfa to wiem tylko tyle, że piłeczka jest twarda i że można kijem do golfa nieźle komuś obić nery jak fika. Nieważne. Dobra, scyzoryk Wenger Golfer, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest dla golfistów i większość jego funkcji, może nie większość, ale część jego funkcji jest przeznaczona typowo dla golfistów. Jak one działają, te rzeczy, musiałem, powiem Wam szczerze, doczytać, bo nie miałem zielonego pojęcia. O, telefon mi się naładował. No nie szkodzi, dobra. Nie miałem żadnego pojęcia, do czego te niektóre śmieszne elementy w tym scyzoryku służą, ale coś tam Wam opowiem. Dobra, podstawowe dane scyzoryka to długość złożonego 85 mm, waga 52 gramy, producent Wenger, Szwajcaria. Okładki scyzoryk ma wykonane z celidoru, czyli materiału takiego jak w Victorinoxach, i jakość, jak dla mnie, zaskoczyła mnie, jest rewelacyjna i stawiam go na równi jakościowo z Victorinoxem. Także myślę, że jakiś Wenger do mojej kolekcji musi dołączyć niebawem. Scyzoryk prawie nowy, jeszcze naklejka i zaczynamy. Krótki opis, co ten scyzoryk ma. Producent podaje, że mamy tutaj 16 funkcji, czy jest ich rzeczywiście 16, nie wiem, ale zacznijmy może od najważniejszej, której na co dzień najwięcej używam. Jest to ostrze główne o długości 64 mm, grubość to jakieś 1,5-2 mm. Nie wiem dokładnie, bo nie znalazłem tego w opisie, ani mierzyłem. Nieważne, w każdym razie ostrze fajnie trzyma ostrość i jest fajnie zrobione, naprawdę tnie jak żyleta, można je podostrzyć do poziomu golenia bez żadnego problemu. Zobaczymy, może tutaj widzicie karteczki. Chce ciąć, także jest naprawdę nieźle. Natomiast tak jak widzicie, ja go cały czas używam. On ma ostrze w tej chwili przybrudzone od jakiegoś butylu, od jakiejś gumy, która jest używana do wypełniania, do uszczelniania gdzieś tam okien. I czasami do tego go też używam, także miało prawo ostrze już być nie najostrzejsze, a jednak kartkę tnie elegancko. Dobra, ostrze już znamy i jedziemy dalej. Znany wszystkim otwieracz do konserw czy też do butelek może być używany otwierania. Tutaj mamy śrubokręt płaski z otwieraczem typowo do butelek i ze ściągaczem izolacji. Nie liczę tych funkcji, bo po prostu nie wiem. I teraz ciekawostka, golfowe opcje. Co to jest? Jakby ktoś nie wiedział, jest to klucz do wymiany kolców w butach golfowych. Tego się dowiedziałem, tego się doczytałem, nigdy bym na to nie wpadł sam. A to jest tak zwany Divot Repairer, czyli taki widelczyk, którym naprawiamy uszkodzoną przez kij golfowy darń. Po prostu podważamy wgniecenie i jak gdyby w koło wyciągamy tą darń i później przyklepujemy kijem, żeby to jakoś równo wyglądało, żeby nie zostawała dziura na polu golfowym. Ciekawostka, nie? Natomiast tego zdarza się użyć do łamania trimów szkła. Jeżeli mamy wąski trim, jest cięte szkło, możemy sobie takim czymś pomóc i taki trim odłamać. Tak jak mówię, noszę go do pracy w sumie dla hecy, a się jednak przydaje. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Co tam za kolejne funkcje mamy? To nie jest małe ostrze, tylko to jest taki pilniczek z takim czubkiem, który można wykorzystać do czyszczenia sobie na przykład pazurków. I co dalej? Dalej mamy coś takiego, co wbrew pozorom nie jest szpikulcem, tylko jest to tak zwany club face cleaner, czyli takie ostrze. Właściwie taki szpikulec, który nie jest ostry z żadnej krawędzi. Pamiętacie, w Victorinoxach jest jak gdyby z jednej strony naostrzony i można nim, powiedzmy, w skórze sobie wycinać dziury. To służy do tego, żeby czyścić rowki w kijach. Kije golfowe są karbowane i do tego to podobno służy. Kolejna funkcja to
zwykły śrubokręt krzyżakowy, który o, też jest funkcją jak dla mnie przydatną. I oprócz tego standardowo jest penseta, troszeczkę inna niż w Victorinoxach, bo jest jak gdyby końcówka taka zaklepywana. I jest też wykałaczka, też troszeczkę inna niż w Wickach, ale wykałaczką jest nadal. Co mogę powiedzieć o tym scyzoryku? Tak jak mówiłem, zaskoczyła mnie fajna jakość tego węgera, naprawdę jakość jest pierwsza klasa. Ostrze jest naprawdę super, daje radę, nie trzeba go zbyt często ostrzyć, utrzymuje tą swoją ostrość, a scyzoryk trafił do mnie przypadkiem, także jako takie kuriozum go troszeczkę traktuję, ale go używam i powiem szczerze, jestem zadowolony. Do tej pory nosiłem ze sobą do pracy Sanremo 710, a teraz noszę sobie to i też jest fajnie. Dzięki wielkie, zapraszam na inne moje filmy, na mój kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia, łapkujcie, lajkujcie i jeszcze raz do zobaczenia.